Dzisiejszym gościem jest Michał Ławniczek. Michał, też zostałeś oszukany przez Ukraińców. Tak, ponieważ tam, Bogusiu, wiesz, bo pisaliśmy też prywatnie kiedyś, że była taka sytuacja, że postanowiłem pomóc jednemu człowiekowi. Z Na Ukrainy. zasadzie. Tak, chociaż to muszę przyznać, że to było przed tą całą inwazją i to był początek 22 roku, zima, więc to mógł być luty, styczeń. I po prostu, że tak powiem, zrobiłem swoją pomoc na kredyt, bo się, że tak powiem, ktoś użala nad sobą. I ja się użalałem nad tą osobą, że no ma takie i takie problemy, no to czemu nie? I okazało się, że dana osoba nie spełniła mojego warunku, jakim jest zwrot energetyczny za moją usługę, tak? No bo za czas się płaci, za każdą usługę, Bogusiu, płacimy, bo nic nie jest za darmo, rachunki muszą być, że tak powiem, zapłacone, wyrównane i nikt się na nas nie zastanawia, czy my będziemy mieli kasę za miesiąc, czy teraz. Pomogłem, niestety, pomogłem problemom zdrowotnym, które. I to jest właśnie dobra lekcja, dlatego że krąg karmiczny wraca i jeżeli się nie ureguluje rachunku, to się prędzej czy później na nas zemści. Może nie zemści, ale po prostu te rachunki się same energetycznie wyrównują. Dlaczego? Że w ostatnich dniach do mnie ta osoba napisała, że bardzo mnie przeprasza, czy będę ją w stanie przyjąć. Ona zrobiła to, to, to i to, ale żałuję. Ma powróciły problemy zdrowotne, które na parę miesięcy ustały. No, napisałam, że niestety nie jestem w stanie przyjąć po tym, co się, że tak powiem, stało, ale żeby na wszelki wypadek, na przyszłość uważał na takiego rodzaju sytuacje, bo zawsze ta energia wraca i dla jego dobra, bo to był mężczyzna, lepiej jest, prawda, żeby zawsze nie generował długów karmicznych, tak, w postaci materii, bo my teraz się żywimy, obracamy się wokół świata materialnego, tak, ty musisz zapłacić za chleb, ja muszę zapłacić za wodę, za prąd, za ogrzewanie, które też drożeje swoją drogą. Nie tyle, ile gdzieś tam zapowiadali, bo ja tak swoich klientów indywidualnych bardzo gdzieś tam uspokajam, że to nie będą takie drastyczne podwyżki, ale duże, zgadza się. Natomiast nie będą takie paragony grozy typu idą z setek na tysiące, tak? To od razu uspokajam. Natomiast no, taki jest morał tej historii właśnie, dlatego trzeba za wszystko płacić. Dziękuję Ci, że chciałeś, Michał, wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Bardzo dziękuję Tobie, Bogusiu, za zaproszenie i Państwu za wysłuchanie.